Dyrektor Łukowskiego Szpitala Grzegorz Gomoła otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę. Przekazał mu je starosta Janusz Kozioł podczas posiedzenia zarządu powiatu, które odbyło się w poniedziałek 4 maja. Jako powody wypowiedzenia umowy podano brak należytego nadzoru i zaniedbania personelu na oddziale dziecięcym, w wyniku czego narażone na szwank zostało dobre imię szpitala i powiatu, zasadnicze rozbieżności co do wizji funkcjonowania opieki zdrowotnej w powiecie, zasadnicze różnice poglądów w temacie dochodzenia do standardów, w szczególności bazowych, oraz utrata zaufania zarządu powiatu do dyrektora. Powody, jakie zostały przedstawione, w mojej ocenie są dla mnie niezrozumiałe, a więc jeżeli są dla mnie niezrozumiałe, to nie są w mojej ocenie powodami merytorycznymi, bo jak można powód rozbieżności w wizji funkcjonowania POZ-ów. Ja nie przypominam sobie takiej sytuacji, że miał inną wizję funkcjonowania. Nawet gdy była jakaś dyskusja, tu nawiążę do nocnej pomocy, to no, każdy ma prawo wygłosić jakieś swoje tezy, ale realizowałem to, co zostało wypracowane. Czyli nie było rozbieżności, że zarząd chciał tak, a ja chciałem tak. Była wspólna koncepcja i raczej to, co zarząd chciał, było to realizowane. W każdym przypadku. Panie dyrektorze, czyli możemy powiedzieć, że tak naprawdę powód pana odwołania poznaliśmy, poznając treść protokołu z posiedzenia zarządu, gdzie radny Andrzej Wisiński, członek zarządu powiatu, przypomina, że są pewne ustalenia co do szpitala i trzeba je realizować. Czy chodzi tu po prostu o to, że nie jest już pan z partii, która współtworzy powiatową koalicję i dlatego musi pan odejść? Nie chciałbym tego wątku kontynuować. Ja czuję się fachowcem. Przynależność partyjna to jest zupełnie inna, drugorzędna kwestia. Natomiast no, o szczegółach radny Wisiński nic nie mówi. No, można jakieś wysnuwać wnioski. Ja bym nie chciał snuć żadnych tutaj na ten temat wniosków. Natomiast chcę zwrócić tylko uwagę na to, że bezpośrednio po tym posiedzeniu zarządu szef partii rządzącej dzisiaj no, wypowiedział się bardzo negatywnie o zarządzaniu szpitalem przeze mnie. I to się akurat zbiegło w czasie. No to są takie fakty, ale proszę Państwa, no ja mogę przytoczyć fakty, natomiast z faktów trzeba sobie samemu wywodzić znaczenie czy dopowiadać. Ja tego nie będę czynił. Panie dyrektorze, spotkał się Pan 4 maja z członkami zarządu powiatu, wręczyli Panu wypowiedzenie. A co mieli do powiedzenia? To znaczy... Członkowie zarządu, czy oprócz tego, że wręczono Panu dokument, to coś jeszcze powiedziano? Czy przewodniczący zarządu powiatu zwrócił się do Pana z jakimiś słowami, podziękował za 4 lata pracy? No, nie przypominam sobie. Ale może byłem w stresie. Panie dyrektorze, a co teraz? Bo mówi Pan, mam wypowiedzenie, ale jest Pan w pracy. No, przede mną teraz 3 miesiące wypowiedzenia. Będę szukał jakiś dla siebie pomysłu. Gdzieś ostatnio czytałem, że każdy człowiek jest niepowtarzalny i każdy ma swoją misję do zrealizowania. Mam trochę czasu, myślę, że ten czas wykorzystam należycie, z pożytkiem, tak żeby, tak jak to moje takie credo, żeby swoim czynem, swoim nikomu nie robić żadnej krzywdy, nikogo nie krzywdzić, żeby opierać się na faktach, na jakichś takich zdrowych relacjach. Starałem się to czynić tutaj przez te 4 lata. Oczywiście no, ocenę pozostawiam no, wszystkim, którzy mieli ze mną na wprost do czynienia. A co dalej będzie, no to zobaczymy. Ja myślę, że zarząd ma już pomysły. Zresztą jeżeli sprawa się toczy już od lutego, tak jak to pani wspomniała, ujawniony był protokół z posiedzenia zarządu, to ja myślę, że już od lutego zarząd wie, kto będzie moim następcą. Wobec tego powinien tu jak najszybciej przyjść. Czas biegnie, prawda? Ja w tym momencie, no, pytanie jest takie, czy jestem zdolny do jakiegoś kreatywnego myślenia tutaj, w tym momencie, tak? Ja mogę swojemu następcy, jestem gotowy, żeby swojemu następcy przekazać całą moją wiedzę, którą tutaj posiadłem. I tak jak powtarzałem wielokrotnie, szpital jest naszym dobrem publicznym i trzeba o niego walczyć, troszczyć się. Dlatego też życzę wszystkiego dobrego, dalszych sukcesów, życzę dobrych relacji pracowniczych, bo jak będą dobre relacje pracownicze, to ja jako pacjent potencjalny, każdy z nas jako pacjent,
trafiając do szpitala, nie boi się, ma mniejszy stres, wie, że trafia do dobrego szpitala i tego wszystkiego życzę. Panie dyrektorze, wspomniał Pan o swoim następcy. Wiemy, że teraz pozmieniały się przepisy i zarząd powiatu nie może już, tak jak w Pana przypadku, wybrać i wskazać, kto ma pełnić funkcję dyrektora. Tu potrzebny jest konkurs. Pierwszym krokiem jest inicjatywa uchwałodawcza o ogłoszeniu konkursu i o powołaniu komisji konkursowej. W skład komisji konkursowej wchodzą radni wybrani z pośród radnych powiatowych plus jeden przedstawiciel rady społecznej, przy czym w tym całym gremium musi być jeden lekarz. Komisja opracowuje regulamin swój, ogłasza, daje do ogłoszenia zarządowi, zarząd ogłasza o konkursie, kandydaci się zgłaszają, komisja przesłuchuje, rozpatruje, stawia oczywiście wymagania wcześniej formalne, sprawdza, czy to wszystko zostało spełnione i wybiera najlepszego kandydata, z którym nawiązuje umowę o pracę zarząd jako pracodawca. Natomiast no, w naszym przypadku tutaj troszeczkę było takie małe zaskoczenie, bo doszły mnie słuchy, wiem o tym, że na Radzie Społecznej wybrano już przedstawiciela do komisji konkursowej w sytuacji, gdy nie została ta komisja formalnie powołana. Stąd taki może mały falstart, ale no nie, to trzeba, prawnicy muszą sobie to rozstrzygnąć, czy to jest działanie zgodne z prawem, czy jakieś nowatorskie może takie można to nazwać, bo nie słyszałem jeszcze, żeby dokonywać wyboru przedstawiciela do komisji, która nie istnieje, a jeszcze dyrektor, który urzęduje, nie dostał wypowiedzenia, tak? Czyli no to jest taki, można powiedzieć, mały, no, może innowacja, tak? Ja bym to nazwał innowacją. Zostawia Pan szpital w takiej trochę nietypowej sytuacji, bo właśnie rozpoczyna się spór zbiorowy pomiędzy pielęgniarkami a dyrekcją. Tak, jesteśmy w tej chwili w sporze zbiorowym, w tej takiej pierwszej fazie mediacyjnej i będą prowadzone rozmowy, ponieważ szpitala dzisiaj nie stać jest na to, żeby spełnić wszystkie oczekiwania pielęgniarek. Osobiście uważam, że dążenia pielęgniarek do podwyżki płac są no, uzasadnione. Jeżeli w naszym szpitalu pielęgniarki zarabiają około 1000 zł mniej od swoich koleżanek w Siedlcach i należą do tego samego związku zawodowego, no to one mają punkt odniesienia właśnie, widzą Siedlce, widzą Mazowsze. Nie widzą Radzynia, nie widzą Parczewa, tylko widzą Mazowsze. Natomiast oczywiście pielęgniarki z Parczewa, z Radzynia, no też widzą Mazowsze, widzą cały kraj. I teraz no, mamy taką sytuację, że no, 30 km dalej pielęgniarki są w stanie zarobić 1000 zł więcej przy podstawie, a 30 km dalej 1000 zł mniej, tak? No to potrzeba jest regulacji, chociażby takich, jak zapadły w szkolnictwie, no bo dzisiaj nie mamy takiej sytuacji, że nauczyciel w mieście X zarabia drastycznie mniej albo więcej od miasta Y, tak? Mamy kartę nauczyciela, mamy sprawę rozwiązaną. I tak jak kiedyś można było powiedzieć, zarobki pielęgniarek były porównywalne do zarobków nauczycielskich, no tak dzisiaj zarobki nauczycielskie no, troszeczkę odstają na oczywiście na plus, tak? Także ten protest pielęgniarek uważam za uzasadniony z tych powodów, które powiedziałem. 3-miesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę dyrektorowi Grzegorzowi Gomole upływa 31 sierpnia. Nowy dyrektor szpitala ma zostać wyłoniony w drodze konkursu.